2010 roku nasz dom został dotkliwie zniszczony poprzez powódź. Przez wiele miesięcy zastanawialiśmy się, co robić dalej z naszym rodzinnym domem. Dzięki panu Marcinowi i pani Eli doszliśmy do wspaniałych wniosków, że dom możemy rozebrać, przenieść w inne miejsce, co też za zgodą naszych władz udało nam się dokonać. W naszym domu mieszkają 4 pokolenia. Nasz dom udało nam się rozebrać, przenieść w inne miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście nie obyło się bez różnego rodzaju kłopotów, trudów, ale z perspektywy czasu uważamy, że była to jak najbardziej słuszna decyzja. Z tego też miejsca chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych, zainteresowanych, miłośników domów przysłupowych do tego, że w momencie, kiedy będzie możliwość zwiedzania, że można przyjść, obejrzeć nasz dom, jak mieszkamy, jak żyjemy, a żyje nam się tutaj dobrze.